Witamy w cyklu Bohaterowie historii Kujaw i Pomorza. Tym razem będziemy opowiadać o generale Mikołaju Bołtuciu, postaci, która jest związana z kampanią polską 1939 roku. To właśnie generał Mikołaj Bołtuć toczył walki z Niemcami w okolicy Grudziądza, Mełna. Następnie jego wojsko wycofywało się w okolice Bzury i tam doszło do słynnej bitwy nad Bzurą, w której również Mikołaj Bołtuć brał udział, brali udział mieszkańcy naszego regionu. Niestety Mikołaj Bołtuć w tym starciu zginął, ale o tym dowiemy się właśnie za chwilę. Mikołaj Bołtuć urodził się 20 grudnia 1893 roku w Sankt Petersburgu, czyli wówczas w carskiej Rosji. Jego rodzicami był Ignacy i Anna z Łabuńskich. Ukończył gimnazjum i tak naprawdę po szkole od razu związał się z armią, z carską armią. To było jego życie. Służył w różnych jednostkach, rosyjskich jednostkach wojskowych przed I wojną światową i w trakcie I wojny światowej. Jego bronią, w której się specjalizował, była piechota. W 1917 roku trafił do 3 Korpusu Polskiego, czyli do polskich jednostek wojskowych, które były formowane w carskiej Rosji. Następnie przeszedł do 4 Dywizji Piechoty generała Lucjana Żeligowskiego i z tą formacją właśnie z Rosji poprzez dzisiejszą Ukrainę, Odessę, wrócił na teren Polski. Walczył na Ukrainie z właśnie Ukraińcami w czasie wojny polsko-ukraińskiej w ramach tej 4 Dywizji Piechoty, a w latach 1919-1921 brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej, polsko-sowieckiej. Był dowódcą 31. Pułku Strzelców Kaniowskich. I tutaj po raz pierwszy mamy powiązanie Mikołaja Bołtucia z naszym regionem. Otóż 31. Pułk Strzelców Kaniowskich była to formacja, która powstała z połączenia 31. Włocławskiego Pułku Piechoty, w skład którego wchodzili mieszkańcy Kujaw i częściowo Pomorza, między innymi mieszkańcy Lipna, Rypina czy Golubia i Dobrzynia nad Drwęcą. I ten pułk połączył się z 15. Pułkiem Strzelców. W ten sposób powstał 31. Pułk Strzelców Kaniowskich, formacja, którą dowodził w czasie wojny z Rosjanami generał Mikołaj Bołtuć. Ten pułk walczył w 1920 roku pod Wyszkowem, a następnie został przerzucony do Zamościa, gdzie bronił wspólnie z Ukraińcami. Taka ciekawostka. Najpierw Bołtuć walczy przeciwko Ukraińcom, a w 1920 roku walczy już razem z nimi i broni Zamościa przed Rosjanami, a dokładniej przed armią konną Budionnego. Generał Mikołaj Bołtuć w okresie międzywojennym pełni szereg funkcji w dowództwie wojskowym, między innymi służy w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych, a następnie służy w Korpusie Ochrony Pogranicza, czyli w takiej formacji, która miała za zadanie bronić polskiej granicy z Rosją i jakby uniemożliwiać różnego rodzaju wystąpienia zbrojne przeciwko Polakom. Od 1936 roku generał Mikołaj Bołtuć jest coraz bardziej związany z terenem dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego, a wówczas województwa pomorskiego. Otóż zostaje w 1936 roku dowódcą 4 Dywizji Piechoty, której sztab, której dowództwo mieści się w Toruniu. W skład tej formacji, w skład 4 Dywizji Piechoty wchodziły 3 pułki piechoty, 63. Pułk Piechoty z Torunia, 67. Pułk Piechoty, który stacjonował w Brodnicy i częściowo w Toruniu, 14. Pułk Piechoty, który stacjonował we Włocławku oraz 4. Pułk Artylerii Lekkiej, którego garnizon znajdował się w Inowrocławiu, więc jak widzimy, tymi formacjami na terenie Kujaw i Pomorza dowodzi od 1936 roku generał Mikołaj Bołtuć. I z tymi formacjami trafia na kampanię polską 1939 roku. Zostaje dowódcą grupy operacyjnej Wschód, składającej się z 2 Dywizji Piechoty, 4 wspomnianej oraz 16, której garnizon znajdował się w Grudziądzu. Grupa operacyjna Wschód wschodzi w skład Armii Pomorze. Generał Bołtuć jest odpowiedzialny za wschodni obszar działania tej armii, czyli obszar dzisiejszej ziemi chełmińskiej. I właśnie w okolicy Grudziądza, Mełna i miejscowości Gruta w początkach września generał Bołtuć toczy ciężkie boje z Niemcami, którzy w ten sposób próbują odciąć resztę armii
Pomorza. Niestety bitwa pod Mełnem kończy się dla Polaków tak naprawdę klęską. Musimy wycofywać się na południe przez Toruń, Włocławek w okolice Kutna. Bitwa pod Mełnem i Grudziądzem to starcie, tak jak wspomniałem, 16 Dywizji Piechoty, która broni odcinka w okolicy Grudziądza i 4 Dywizja Piechoty, która organizuje kontruderzenie przeciwko Niemcom. Ona częściowo się udaje, jednak niestety Niemcy przeważają na tym odcinku frontu i Polacy muszą się wycofywać. 4 września wycofujemy się z okolic Mełna, Grudziądza na południe przez, tak jak wspomniałem, Toruń, Włocławek w kierunku Kutna. No i właśnie w okolicy Kutna, Łowicza nad rzeką Bzurą dochodzi do największej bitwy kampanii polskiej 1939 roku, czyli słynnej bitwy nad Bzurą albo bitwy pod Kutnem. W dniach od 9 do 13 września właśnie jednostki pod dowództwem generała Bołtucia, składające się w dużej mierze z mieszkańców Pomorza i Kujaw, walczą pod Łowiczem, nawet udaje się Polakom zdobyć te miasteczko. Bitwą nad Bzurą dowodzi całościowo generał Tadeusz Kutrzeba. Bitwa nad Bzurą, tak jak wspomniałem, była największą bitwą kampanii polskiej 1939 roku i celem tej bitwy było zatrzymanie nacierających Niemców w kierunku Warszawy. Było to kontruderzenie, które miało umożliwić przygotowanie obrony stolicy. No i tak też się stało tak naprawdę. Ta bitwa osiągnęła zamierzone cele. Polacy powstrzymali natarcie Niemców, ale niestety okazało się, że nie jesteśmy w stanie ich pokonać, nie jesteśmy w stanie się w całością przebić do tej Warszawy. Walki nad Bzurą toczą się do 18 września. No i generał Bołtuć ze swoimi żołnierzami próbuje przebijać się w stronę polskiej stolicy. Niestety nie udaje się to jego żołnierzom. Polacy zostają zatrzymani tuż przed stolicą, a generał Bołtuć 22 września ginie w okolicach miejscowości Palmiry, okolice miejscowości Łomianki. Poległ osobiście, dowodząc natarciem Polaków na jednostki niemieckie. Według relacji mógł zginąć nawet od ognia niemieckich snajperów. Generał Bołtuć był postacią związaną z Kujawami i Pomorzem, a dokładniej z Toruniem. Tak jak wspominałem, był od 1936 roku dowódcą 4 Dywizji Piechoty, składającej się z formacji, z pułków piechoty, które walczyły nad Bzurą w 1939 roku.